Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro the Dragon. Wersja japońska na PS1. I będziemy dzisiaj przechodzić poziomy Dreamweavers. Od razu przepraszam za wszelkie przejeżdżające auta przed moim oknem, ale jest cholernie gorąco jak zwykle ostatnio i po prostu nie da się żyć, no. Nie da się żyć, kill me. Dobra, więc wchodzimy do poziomu kamera 3-1. 3-1, więc myk. Nie wiem właściwie, czy będę się tak trzymał tych takich poziomów, że będę po prostu chodził do 3-1, 3-2, 3-3 i tak dalej. Oh boy! O, w sumie ciekawe, że akurat do tego poziomu weszliśmy. Bo to jest poziom, który niedawno został pokazany do Reignited Trilogy. Dosłownie może jakiś tydzień, dwa tygodnie. Przed E3 to na pewno pokazali ten poziom. Więc, znaczy nie pokazali poziomu, a bardziej po prostu tych koleżków, którzy wyglądają teraz strasznie. I dokładnie tak, dokładnie w sumie wyglądają jak ja ich bym pamiętałem, gdy byłem mały. W sensie nie, że teraz po prostu jakoś się zmienili w wyglądzie od czasu, kiedy ja jestem mały, tylko po prostu jak byłem mały, to po prostu one... Te wielkie misie były dla mnie przerażające i... przyznam szczerze, że teraz w Reignited Trilogy są dla mnie przerażające znowu. Więc będzie ciekawie. Dobra, uratujmy tego smoka. Ano ookikute kiroi yatsu tsuyosou da kedo mahou tsukai ni ayatsurareteru dake nanda. Nanda? Yudan suru na yo. Który brzmiał trochę jak Big the Cat. Froggy, where are you, Froggy? Uwielbiam po prostu głos Biga. To jest świetność. Ale dobra, mamy polecieć tam najpierw. Jeśli dobrze pamiętam. Wow, shit, okej, prawie spadłem. Nie, w sumie co on tu chciał zrobić? Coś ty chciał zrobić, kolego? Zrobisz tak ze mną, jak z nim? Nie? Okej. Bye bye. To chyba miał... On chyba miał to podnieść, jak się tak do niego zbliżamy, ale dobra, ja tam nie narzekam. Mink. Okej, więc mamy teraz pewne życie Sparksa? Sparks? Whatever. Nie, Sparks to było jakbym odnosił się do niego jak do dziewczyny. A to nie jest dziewczyna. Chociaż zawsze myślałem, że to jest dziewczyna. No to wiecie, to w sumie ma trochę taki bardziej... Nie wiem, sens, I guess? Że po prostu... Nie wiem, słyszycie imię Sparks? Oczywiście, niektórym by się to skojarzyło z imieniem jak dla psa Sparky i dlatego... facet byłby, I guess, i... Ale dla mnie jakiegoś po prostu Sparks brzmi tak kobieco bardziej. Dopiero jak Sparks uzyskał głos, to było takie potwierdzenie 100%, że to jest facet, no. Dla ludzi, którzy dostali instrukcję, to też było. A i chyba właśnie... No tak, chyba właśnie w angielskiej wersji mówi, że he, jako Sparks, jeden ze smoków mówi, że właśnie Sparks to jest he, czyli facet, więc ale jakoś ja byłem głupim dzieckiem i nie ogarniałem angielskiego, to nie wiedziałem, że tak jest. I to naprawdę był szczęśliwy upadek dla mnie. I opulę mój popfiltr. Tia. Okej, ale ogólnie Reignited Trilogy został nam w sumie pierwszy gameplay pokazany. Na E3 było można na tym zagrać. Ja niestety nie grałem, bo nie byłem na E3. Ale z tego, co widziałem z gameplayów, to naprawdę... Naprawdę się dobrze zapowiada, naprawdę czekam na Spyro, Reignited Trilogy. Chociaż na razie tylko jedynkę pokazali, ja czekam na gameplay z dwójki i w sumie niedawno na Twitterze to steezowali, że pokażą dwójkę, więc okej, that was fast. Ale ogólnie jeśli mój głos jakoś brzmi dziwnie, to bardzo przepraszam, ale jestem po tak trochę... dużych krzykach, bo nie tak dawno nagrywałem. Cholera, jeszcze mnie trzyma. Nie tak dawno po prostu nagrywałem dużo kwestii krzyczących do dubbingu, który się szykuje, który bardzo chciałem zrobić.
i wreszcie się zaraz zabrałem za jego robotę, więc na... w przeciągu miesiąca powinien się pojawić. Jak mi... no serio, jak mi dwa miesiące praktycznie zajęło zebranie się na w ogóle nagranie kwestii dialogowych, więc no. Ale montaż to raczej powinien być dosyć bardziej czasochłonny, tak, to fakt, ale szybciej mi powinien pójść niż dwa miesiące. Shut up. To mnie w sumie tak trochę bawi, że oni tak padają na w sumie takie spłonięcie. Rozumiem, jakby po prostu się jak to by było jak z psami z Toasty, że by się najpierw podpalili tacy duży przeciwnicy, a później dopiero mógłbym ich drugim ciosem załatwić. Co swoją drogą dużo lepiej pokazali w Spyro Reignited Trilogy, bo z tych wielkich, takich groźnych psów zrobili takie... nie obłosione, no po prostu takie... Nie pamiętam, jak się ta rasa psa nazywa, ale to są takie grube z sierści. Goddammit! Są grube z sierści i dlatego... Jak się je zapali, to ta sierść się cała pali, przez to są gołe i dopiero wtedy możemy ich podpalić, załatwiając ich, te psy. Wokidoki. Teraz idziemy. O panie, tu jest początek poziomu, to tam nie chcemy w sumie iść. Bo po co mamy iść na początek poziomu? Ale chcemy iść tu. Nie, tu chyba jeszcze doskoczę stąd. No kurde, nie chcę tych hintów. Po co mi hinty? Samoloty, ptaki, samochody, co jeszcze kurde, może mi tu statek kosmiczny jeszcze pierdyknijcie. Ha? Co o tym sądzicie? Ponieważ dla mnie to jest świetna po prostu decyzja. Bo ja teraz zauważam, że ta kamera jest w takich sekcjach liniowych, jakiej taka railowa, że tak powiem. To jest po prostu na określonej ścieżce. To jest w sumie głupie, bo tak nie możemy trochę niezbytnio dużo widać przez to. No zaraz się złapię, tylko chciałem te klejnoty zdobyć. A teraz się przygotuj na po prostu gwałt szybko się... On jest wolniejszy tutaj. On jest wolniejszy w wersji japońskiej. Po prostu nie dam sobie... Dam sobie po prostu rękę uciąć, że on jest po prostu wolniejszy również. Tak samo jak Spyro normalnie też jest wolniejszy, tak. Tutaj również to zrobili. Oboj. Nie, właśnie przez to się bałem to zrobić. Dobra. Okej, przynajmniej tu jestem. Więc co chcę zrobić, to zrobić to tak. Zrobić to tak. Ja po prostu nienawidzę mieszkać na wsi. Wiecie, bo ogólnie wcześniej tu mieszkałem po prostu w mieście na 10 piętrze. I po prostu jeśli coś naprawdę było głośnego, to dopiero wtedy musiałem to słyszeć, bo takie normalne przejeżdżanie autobusów to praktycznie było niesłyszalne. Teraz natomiast mieszkam po prostu dosłownie przed drogą i... No, dosłownie przed drogą. I to jest po prostu szlak mnie jasny trafia. To jest po prostu, no tak się nie da żyć. Dobra, ale dosyć szybko nam poszedł ten poziom, bo ogólnie tamten poziom był bardzo liniowy. Ogólnie Dream... Nie, to nie jest Dreamweavers, to jest Magic Crafters. Ogólnie Magic Crafters to są takie bardziej... Oj. To są bardziej takie...
liniowe poziomy, mógłbym to nawet powiedzieć, bo większość z nich jest ogólnie bardzo liniowa. To jest jeden z takich, to jest akurat chyba idealny przykład tego, że to jest jeden właśnie z takich liniowych poziomów. Bo on się tak naprawdę zapętla trochę w kółko. I to jest w sumie też kolejny poziom, który został nam pokazany. To jest akurat jeden poziom, który nam jeden poziom, który nam został pokazany bardzo wcześnie, bądź co bądź. To jest concept art. Nie jestem pewien, czy zdjęcie z gameplayu, ale concept art bodajże został nam. No kurde. Concept art został nam pokazany jakiś bodajże tydzień po ogłoszeniu Reignited Trilogy, coś w tym stylu. Naprawdę, bardzo wcześnie został ten poziom pokazany. I tym razem mnie nie weźmiecie żywcem. Mają większe hitboxy. To tornada. W porównaniu do wersji światowej, według mnie. No tak, trochę ten let's play też się opiera na tym, że będę wytykał, jakie są zmiany. Na temat. Na temat tego poziomu. Tej wersji. I ogólnie jedna rzecz, która mnie tak trochę denerwuje z grami na PS1, to że mają tą dziwną taką. Mają taki dziwny filtr, można by tak powiedzieć, który zwykle się pojawia. Jakby to mogło powiedzieć, taki po prostu szachownicy się efekt pojawia. I w większości to mam załatwione, bo mam pewien kod myknięty, który to ma niby naprawić, ale niestety to nie działa tak poprawnie. Tylko w niektórych miejscach czasami to działa. I no niestety to jest jedna rzecz, którą bardzo nie lubię w grach PS1, że dosłownie wszystkie to mają. Są kody, które idealnie po prostu to niwelują, że po prostu nie ma czegoś takiego. I w większości gier, no przyznam, to działa bardzo dobrze, ale właśnie są takie gry jak Spyro, które to używają w bardzo dziwnych sposobach, gdzie to po prostu perfekcyjne usunięcie tego, bo jest bardzo trudne. A już na przykład w takich jak się ma po prostu kilka wersji, to po prostu no, większość osób nie będzie się nawet patyczkowa z wersją japońską, która jest gorsza i po prostu nikt się nią nie interesuje, tylko na przykład pracują bardziej nad tymi wersjami amerykańskimi. Niektóre gry PAL też było małe zainteresowanie nimi, były robione patche do nich, ale no, niestety nie do wszystkich. Ale wersje NTSC to najbardziej się opłacam. I jeszcze oczywiście niektóre gry japońskie, które są tak naprawdę zainteresowane i którymi ludzie się interesują. Ale no, są takie kody, ja technicznie rzecz biorąc mam to zaaplikowane tutaj, tylko po prostu w niewielu miejscach to działa. Możecie to czasem widzieć, a czasem nie. Chociaż nadal czekam, aż ktoś może widescreen code da do Spyro japońskiego, to wtedy mogę to użyć. Bo jest do amerykańskiego Spyro 1. Ale nie ma do japońskiego, niestety. Bym teraz. A w sumie nie chcę mi się skakać. Chociaż nie, muszę skoczyć. Dobra, i myk! Więc w tym poziomie nie umrzemy za żadne skarby. Znaczy, nie tutaj, nie w tym obszarze. Nie zginiemy. Ale za to. Bo właśnie ratują nas te wróżki. To jest w sumie takim w sumie fajnym. Fajną rzeczą. Wow, shit. To trochę mnie wyleciało do góry. Więc zabiliśmy tylko jednego pająka, znaczy pająk nie był. No dobra, bo gdzieś tu jest wróżka, która nam pozwala spalać te pająki, znaczy spalać. No niszczyć ogólnie te pająki.
I on jest chyba na samej górze, tylko ja... Ja nie wiem, co oznacza sama góra. No tak. Dlaczego on nie może atakować, jak jestem w powietrzu? To tak nie działa. Nie, you can't be serious. Okej, dobra. Teraz szybciutko do niej. Myk. Teraz ona da nam buzi. Możemy teraz wszystkie te spalać. To jest fajne, tylko szkoda, że to krótko dosyć trwa. Więc ja się chyba nie będę nawet chrzanił z tymi buziakami, tylko teraz pójdę po... Ano giro no kuagata, do yatte yatsukereba ii no? Boku ga motto okikereba, anna yatsu da! Daijou, nani mo okiku nakute mo ii nda, omae de mo taoseru. Tylko po prostu pójdę po ten super charge i tak to zrobię. Myk i teraz myk, kurde. To bym zaraz znowu nie pieprznął w ścianę. To było słabe. I myk. I tu już nie muszę nigdzie iść. Więc tak lecę. Ale dobra. Jadymy. Tam tutaj. Więcej was matka nie miała? Sorry, muszę sobie to albo klimatyzację zmontować, żeby po prostu nie mieć potrzeby otwierania okna. Albo nie wiem, co w sumie zrobić. Mogę zrobić. Albo żyć w gorący. Po prostu. Ale dobra, gdzieś tu muszę mieć jeszcze jakieś klejnoty. Wiesz, nie, chyba wiem, gdzie mogę tu jeszcze mieć klejnoty, bo mogłem je przeoczyć. Albo zapomnieć o nich po prostu. Ale nie jestem do końca pewien, ale sprawdzę. No oczywiście, że o nich zapomniałem. Bardziej dużo rzeczy pamiętam teraz, tak ogólnie powiem. Wcześniej pamiętam. Tu już chyba nic więcej nie ma, więc mogę wrócić tam i już normalnie kontynuować grę. Znaczy kontynuować, no dalej po prostu zbierać klejnoty i szmoki. Znaczy, no tak, w sumie nie zobaczysz, są tu szmoki, chociaż w sumie to są opcje. To jest inwentarz, tak. Więc tu jeszcze powinien być jeden, ten zły. Głupi w ogóle. A czy gdzieś jeszcze pominąłem jakieś jajko? To jest dobre pytanie. Tu nie pominąłem nic. Właśnie, dobrze będzie, jak sobie sprawdzę. Tu nie pominąłem nic. Tu też nie pominąłem na razie. Więc muszę tylko pamiętać, że jeszcze jest to jedno jajko. Bo ja właśnie jak przechodziłem Spyro 1, żeby tak sobie przypomnieć. Wszystko i zrobić na 100%. Zapomniałem o tym jednym jajku. O chyba bodajże dwóch jajkach zapomniałem. I takie miałem. Po prostu zdziwienie, jak po prostu ostatni poziom mi. Oh shit. Ostatni poziom mi się nie odblokował. Takie. Dlaczego ja tego nie mam? I dopiero jak w inwentarzu sprawdziłem. No tak. Mamy jeszcze tego szmoka. Ptaszki, really? Shut the fuck up. Po prostu... Czasem chciałoby się zatłuc te wszystkie ptaki. A tu co jest? Aha, stąd przyszedł. Okej. Więc teraz trzeba wymyślić sposób, żeby... God damn it. Ta kamera. Żeby się tam dostać. Tam, o.
mam pewien pomysł, jak to zrobić. Które jest dosyć proste w egzekucji, ale... I my! Oh shit, okej, dobra. To było dziwne. Smyk, teraz dostajemy to i mamy odpowiednią ilość klejnotów na razie. Teraz możemy po prostu tu przelecieć. A jednak nie możemy, ale dobra, to się załatwi. Zaraz. No, dłużej. Dłużej się nie da. Chociaż wydaje mi się, że one były... Nawet bym powiedział wolniejsze w wersji światowej. To mi się wydaje przynajmniej. Więc to jest plus. I to było zbyt proste. Dobra, więc mamy już ostatnie jajko. Tutaj chyba nawet w tym świecie, ale nie jestem pewien. Więc no i ten poziom zdecydowanie dłużej zajął mi niż ten poprzedni. Więc mamy już 100% zrobione. I nie jestem pewien, gdzie jest... Wiem, gdzie jest. Jest tu! Pyk. O kurde. Chciałem tak wskoczyć na tym pędzie i zobaczyć. Więc dobra. Myk. Więc w następnym odcinku, chociaż nie, to jest Speedway? Goddammit. Co ja zrobiłem? Ja chcę wyjść. Okej, nie wiem co zrobiłem. Chyba zapisałem grę. To jest chyba Speedway. W sumie... Jeśli to jest Speedway, to go zrobię. Jeśli nie, to nie. Ale to jest chyba Speedway. Tak, no to zrobimy jeszcze Speedway na ten odcineczek i będzie ok. On nie jest, z tym Speedway miałem problem. Wtedy wyjść. No to będzie super. Więc myk. I w ogóle Speedway też pokazali, Sunny Flight, ten pierwszy ogólnie. Speedway i ja cię kręcę, jak on fajnie wyglądał. Znaczy, ogólnie sterowanie lataniem mi się tak dziwnie trochę wydawało, ale to może mi się po prostu wydawać. Mi się dużo rzeczy wydaje czasem. Ale no... Ale ładnie wyglądał przynajmniej. Tak, możliwe, że tego nie przejdę za pierwszym razem, bo... Mówił, że skopałem po prostu tam kolejny po prostu. I nie dolecę już do tych 2, 1, 0. No. Więc w sumie nie mam zielonego pojęcia, co tu mogę zrobić. Ale no postaram się to zrobić jak najlepiej. To ogólnie czasu trochę nie starcza na to. Po prostu jak już będę przy tych lotnikach, to po prostu nie wiem, zacznę ich nawalać, żeby po prostu jak najwięcej tego zdobyć. Czasu. Tego słowa szukałem. Czas. Przecież zakładam, że po prostu po... Powinienem chyba po prostu chrzanić te... Okej, teraz ze sumy nie mam więcej czasu. Powinienem chyba po prostu chrzanić te niektóre bramy, jakie są. 2, 1, 0... A kurde, tego się nie spodziewaliście, co? Ja nie zrobię, jestem praktycznie dosłownie na styczni. Oh boy. To się nie skończy dobrze. A jednak się skończyło dobrze. 5,6 czasu. I zostało. Więc bardzo dobrze.
Myk, nie chcę restartować. No i bardzo dobrze. 4200. Czyli wow, shit. Więc w następnym odcinku chyba zrobimy po prostu ten poziom. Jeszcze nam w sumie zostały dwa, czyli to i tam jeszcze jakiś poziom. Tak, tam jest jeszcze jakiś poziom. Więc następnym odcinku zrobimy te dwa poziomy i też zaczniemy bodajże Misty Bog. Więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Chaos Control!